Moi kochani, dziś super dzień. Dzień, w którym realizuję pomysł, który dawno temu wpadł mi do głowy, który zresztą zobaczycie na końcu tego filmu. Oczywiście na początku najpierw zobaczycie odebranie przedmiotu, który mi posłuży do tego, żeby to zrobić. A tym przedmiotem będzie miecz. Miecz takiego gościa, jakiego mam tutaj na dłoni, czyli miecz samuraja, czyli jaki miecz? Majerska, ale jaki miecz? Katana. Katana! I to nie kurtka! No właśnie miałam mówić, że ja byłam pewna, że chodzi o kurtkę. No, ja tą katanę chciałem odebrać, a ty... A jaką? Że od Oscara? Najlepsze jest to, że od Oscara, czyli od tego, który robi też katany. Czyli kurtki w sensie. Tak, czyli kurtki, bo tak się też nazywa. Tak samo nazywa się miecz, tak samo nazywa się kurtka. I od tego samego człowieka odbierałem kiedyś jedno, a teraz odbieram drugie. Po prostu zostaję samurajem i tyle. Po prostu zostaję samurajem, będę teraz machał mieczem, wywijał moją szablą na lewo i na prawo. Aha. Mam nadzieję, że nikomu nie zrobię krzywdy i tym bardziej sobie, oczywiście. A wy, jeżeli chcecie więcej takich filmów, to oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Dobra, idziemy po... Po pewnego pana. Jak on wygląda w ogóle bez włosów? Jak nie on? No. Witam serdecznie. Cześć. Witam. To się jeszcze nie widzieliśmy. Tak. W ogóle bardzo dawno się nie widzieliśmy. Parę z ciebie wpada, a ja nie. Trzeba za niedługo coś skminić. Oficjalne... Nie będziemy jej tutaj otwierać raczej. Nie? No nie. Nie? To chodźmy w czarny, chodźmy w ciemny zaułek. O właśnie, możesz mi coś o nim opowiedzieć? Jesteś w stanie. Nie dużo, wiem tylko, że ma 10 lat ponad, jakoś tyle. No jest stary, jakby nie patrzeć. Ja go próbowałem wyczyścić, ale wiesz, no stal ma to do siebie, że... Znaczy to jest chyba stal, tak mi się wydaje, nie jestem jakby specjalistą. Ale no widać, że jest taki starszawy, nie jest to, wiesz, jakaś tam produkcja no tak. Dzisiejsza. Ma ważki pod rękojeścią. No to już nie wiem po co ci to. Miecz? Jak to nie wiesz? Nie jak to nie... Po co mi jest ten miecz, żeby slow motion przecinać nim rzeczy? Nie mam arbuzy. Zielonego pojęcia. Arbuzy po prostu, inne naprawdę. Rzeczy. Spoko, moda. Zaraz jedziemy do warzywniaka, kupujemy każde no, tak możliwe to wygląda, no. Owoce problemu. I warzywa. Nie tak? Problemu. Także moi kochani... Uważaj, nie dotykaj. Uważaj, Boże. Czyli jest ostre. Jest, znaczy ogólnie. To jest tak, nie był ostrzony przez 10 lat, ale... Ale nie no, wydaje się jakby był... Nie no, jest mega cienki tutaj, więc myślę, że jak będzie chciał arbuz, to robimy tylko... Mateusz, błagam cię, uważaj. Trzymam dwoma rękami. Ale jest ciężki, nie? Dwoma rękami się trzymam. Będę uczył się po prostu bycia samurajem, będę robił tak. To jest pół godziny i później będę walczył w mieczu. Dynia. Dynia? No. O, dynia. Dobra, zobaczymy. No. Na pewno te owoce i warzywa nie pokonają mojego miecza. Pytanie, czy on je tak bardzo ładnie przetnie. Ananas koniecznie. Cukinia? Tak. Później jeszcze sobie pewnie obiad z tego zrobisz. Ananasik będzie super. Kurde, właśnie zastanawiam się, bo arbuz byłby niesamowity. Tak. Minimum jeden pomidor. Musi być, po prostu dla zasady. Także taki brzydki, o, taki wielki, taki, że... Zawsze chciałem rozwalić mieczem w slow motion jakieś warzywa i owoce. Serio. Grejpfruty jakieś ten tam? Ten pomysł to już nie wiem, od kiedy mam w głowie. Grejpfrut? Można. Zrobimy później jakiegoś szejka albo coś. Tak, zrobimy szejka. Szejka witaminowego, takiego, to ma najwięcej witamin na świecie. Dokładnie. To mam już cały koszyk zważony i co? Widzimy się już jutro na rozwalaniu tych oto rzeczy mieczem. Albo za kilka sekund. Tak, albo znaczy wy, no ja widzę się z wami jutro tak jakby, a wy widzicie się ze mną za 3, 2... Dobra, mój kraj. Dzień numer 2. Mam owoce i warzywa, więc można zrobić zupę jarzynową albo jakieś pyszne smoothie. Ale to dopiero później, bo jest ze mną Marta, moja asystentka w dniu dzisiejszym, ponieważ Maria Reskala nie wstała. Maria Reskala! Chyba nie słyszę. Nie wstała, dlatego Murcik robi reakcję na mój miecz. Dobra. Pokażę ci mój miecz. Poka i powiesz, miecza. Czy jest ostry. Poka miecz. Proszę bardzo. Ale jesteś teraz samurajem. Tak, okay. Widzisz? Dlatego sobie wytatuowałem, bo wiedziałem, że kiedyś będę samurajem. Nie no, tak. A to jest serio? Takie mega ostre? W sensie tak jak dotkniesz nie wiem. To? Tylko, no, tylko nie przejeść tak wiesz, pod ten. Potem mówi, że chyba trochę ostre i że jakbyś tak zamachnął, to mógłbym mu na przykład odciąć głowę niechcący. O Jezus Maria. Ale też nie wiadomo, może na przykład na tyle tempy, żeby się po prostu wbiło do połowy. I głowa by się tylko tak, zwisała, ale by do końca nie spadła. No i ogólnie śmierć nie byłaby ciekawa. Jak ktoś jest z Krakowa i bawi się w miecze i coś na przykład jest w stanie ją odnowić, żeby była ładniejsza, żeby to było wszystko ładniejsze, bo to jest brudne w niektórych miejscach i w ogóle, to fajnie by było. I ją na przykład trochę naostrzyć, wypolerować, żeby ona się tak świeciła ładnie, bo widać, że jest brudna, nie? Nie ma co przedłużać, ponieważ w dzisiejszym odcinku chodzi o to, żeby rozwalić... Owoce. Boisz się? Tak, trochę mam takie, że nie chcę stać tak blisko ciebie, bo boję się, że się zamachniesz przez przypadek i wbijesz mi to w brzuch. Takich mieczy aż bardzo się nie boję, ale ja mam też takiego z nożami. Ja też się boję strasznie. Że jak ktoś na przykład, jak stoję i ktoś trzyma tak nóż... Albo przychodzi z nożem... Niech się potknie i koniec, i po tobie po prostu. Ja pierniczy, nie, ja nie mogę myśleć o tym. Wydaje mi się, że po prostu będzie trzeba przymierzyć i... No już bym na przykład nie tak. To jest taki fruit ninja w prawdziwym życiu. Tak, fruit ninja w prawdziwym życiu. Nie jestem w stanie ogarnąć, żeby ktoś mnie zrzucał na przykład z 4 metrów i żebym ja po prostu robił... Dobra, czy mi wyjdzie i czy moja katana jest fejkiem i nie jest ostra? Dobra, jest ostra, tego nie trafiłem. No jeszcze raz. O kurde! Zeszło mi i po prostu odciąłem i odciąłem idealnie nożem. I zrobiłeś jakby tak... dziurę w koszu. Tak? No. O, faktycznie rozwaliłem kosz. Na szczęście do tego kosz. Wow! Dobra.
Ale jaja. Okazuje się, że działa. A jakie idealne w ogóle pół ananasa, niesamowite. Perfekcyjne. No. Idealne pół ananasa. Także jakbyście chcieli, żebym wam coś przeciął, piszcie w komentarzach. W ogóle piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć przecięte slow motion przez katanę. Bo to jest taki w ogóle na szybko pomysł, bo katanę już chciałem od dawna. W końcu udało mi się spotkać z Oskarem i ją od niego wziąć. I po prostu stwierdziłem, że od razu kupię jakieś warzywa, owoce i że zrobimy jakieś fajny test tej katany. Wiesz, co możesz zrobić teraz? Weź to tak złącz, żeby to stało i spróbuj to tak przeciąć tak w bok? No, ciekawa, czy to się no. Dobra, murcik. Chyba z tej strony będę uderzał. Uważaj. No. Idź tam, to za ciasno. Może pójdę z drugiej strony po prostu. No dobra, jest ostra, ja też wiadomo, że nie uderzam perfekcyjnie, ale no jak trafiam, to, że tak powiem, jest po nim, jest po ananasie. Jest jeszcze zjadliwy? Chyba jest. Dobra, murcik, teraz twoje zadanie jest takie, że musisz mi coś rzucać, troszkę jak w baseballu, ale ja to muszę rozwalić mieczem. Pomidora, muszę ci rzucić pomidora, tak. Koniecznie. A mam to rzucić tak z dołu, czy tak po prostu buah! Tak najlepiej tak troszkę do góry, z taką parabolą. Do góry i trochę do przodu, nie? Dobra. Najlepiej jak nie trafię, to wiesz, póki go nie rozwalimy tego pomidora, to mamy powtórzenie. Jesteś ready? Let's see me do. Ciężko będzie. Rzucać go słabiej, bo niestety trafi w połowę. Wow. Szybkie porządkowanie pomidora, mój kochani. Walka z wrogiem. Proszę bardzo, może gryza? Ktoś? Nie, dzięki. Dobra. Tak wygląda teraz. Tak? Ja w ogóle kiedyś oglądałem na jakimś Discovery czy gdzieś, były takie programy, że pokazywali, jak właśnie działają takie katany, jakieś inne miecze, jakieś bronie i chłopy robiły właśnie testy na takim jakby człowieku, który był taki z żelka zrobiony. No. I po prostu testowali, jakie obrażenia mogą, tak, niektóre te bronie średniowieczne, jak one się wbijają, jakie robią obrażenia, jakieś buławy, jakieś miecze, że wiesz, że wstaje się, uderzasz tutaj ten i chłopowi, wiesz, rozwala pół ciała na przykład. Arbuzik? Do arbuza trzeba się przygotować, z arbuzem nie ma żartów. Oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, jak chcecie więcej takich odcinków. I piszcie w komentarzach, co można rozwalić fajnego kataną. Ja obiecuję, że ją ładnie ogarnę, więc coś tam wrzucę do następnego filmu z nią, właśnie, że jest ogarnięta, że jest ładniejsza i w ogóle, miała bardziej naostrzona i będzie mogli jakieś satysfakcjonujące rzeczy rozwalać. Na Mogę. Przykład świnkę morską. Nie, na przykład nie świnkę morską. No dobra, to węża. Olo! Ej, nie myślałam, że ci to tak pójdzie, wiesz, łatwo. Rozwalił się, bo spadł na ziemię już taki rozwalony, a to jest to, co odciąłem. Jestem w szoku, że taką skórę, wiesz, no bo arbuz jest to jednak twarda rzecz, nie? Jakie dawno nie jadłam arbuza. Właśnie ja też. W tym roku bardzo mało jadłem arbuza, a pamiętam, że jak mieszkałem w domu rodzinnym, to mama zawsze kupowała arbuza. Do domu ekipy tylko Łukasz kupował arbuzy czasami. Bo to jest tak, że chyba jak już masz jakiś wiek, to już właśnie kupujesz takie rzeczy. No. Wiesz, jak masz 20 lat, to nie kupujesz, jak masz 20 lat, to kupujesz chipsy i piwo. A wiesz, jak już jesteś troszkę starszy, to już kupujesz właśnie bób, kupujesz arbuza i robisz i kroisz rodzince swojej. Kapusta czy dynię? Dynię i kapustę musimy, bo kapusta jest w ogóle, kapusta jest ultra twarda, może być z nią ciężko, bo ona ma strasznie dużo warstw. Tak no. jak papier, nie? Jak im więcej warstw, tym trudniej przeciąć. Jak ogry mają warstwy. Tak. Jak cebula. Ogry mają warstwy skóry. Damn. Dawaj jeszcze raz. No. Ucięło się ładnie. A dynia no. Wydawało mi się też. Dynia wydaje mi się, że też jest taka dosyć twarda. Ładnie to tnie, tak prościutko. Dynia się rozwaliła tak prościutko też. To widać później, jak robisz sobie tak. Patrzysz i mówisz, no zostało przecięte w miarę prosto. Wow. Joki, widziałem to. Piu. Jezu! Ej, ale czułem opór jej, że ona naprawdę ma te warstwy i to było takie coś, że ja machnąłem mieczem, ale poczułem takie coś, że coś ciężkiego się oparło o ten miecz, że po prostu, że mogłem troszkę jednak mocniej na przykład machnąć, nie? I pewnie mogłaby być troszkę ostrzejsza i by lepiej na przykład przycięła. Moi kochani, proszę zostawić dużo lajków za Martę, która właśnie poświęca się, jak w tych wszystkich show takich, że magik ma swoją asystentkę i ona wchodzi do jakichś kufrów, on ją przecina, no zawsze jest ryzyko, że może ją zabić. To będzie, przepraszam, przebiłem ci rękę. Okej, dobra. Możemy jeszcze raz, niebezpiecznie.
Dobra, już tyle koniec. Koniec. A zrób proszę banany, bo jestem ciekawa, jak to będzie, jak wiesz, podrzucę tak te wszystkie banany naraz i ty je tak przytnę tak. O, sztos. Obróciło się, bo się obróciły w tym. Jeden się przeciął? A nie, wszystkie, a nie, wszystkie się, o lol. Wszystkie? Wszystkie się przecięły. To są końcówki. Nawet ich nie widziałem. Jak to wygląda? Także jeszcze? Jednak przecięły się banany. No dobry bananik. To lecimy z wodą. Nie ma co brać grejpfruta tego. Bo jeszcze jest grejpfrut, marchewki i papryka. Sprawdzamy teraz. Jeżeli się nie przetnie bok, przetniemy ją jak będzie leżeć. Bo w bok ja mogę nie mieć wystarczająco siły i ona nie może nie być wystarczająco ostra. I może po prostu zrobić mam dziurkę i ją po prostu zepchnąć tą wodę, nie? Więc zobaczymy. Jak się później podróżą butelkę. Przeciął ją, co jest grane. Au, pijem sobie drogę. Ej, patrz co zrobiłeś w ogóle, przeciąłeś ten. Co? Albo mi przeszło tędy. Oskar, twoja katana jest ostra. Czemu powiedziałeś mi, że nie jest ostra? Nie, powiedział mi tylko, że no jak arbuta położysz, to powinieneś go przeciąć. Ale w powietrzu to nie wiem. Chłopie, rozwaliłem właśnie kubeł. No, powiem szczerze, że chyba tutaj mój miecz zdał test dosyć poważnie. Mam miecz, więc teraz może coś z tego będzie. Może jakiś content właśnie, tak jak mówię, zostawiajcie w komentarzach oczywiście, co byście chcieli zobaczyć. Ja o nią zadbam, ona będzie jeszcze fajniejsza. Dzięki temu będzie można coś jeszcze później rozwalić. I zagrać kiedyś we Fruit Ninja takie in real life, że z balkonu po prostu są zrzucane różne owoce i dostajesz punkty za rozwalenie owoce. Wydaje mi się, że to będzie bardzo fajne. Można wtedy wziąć do tego różnych ludzi z ekipy, dać każdemu miecz i niech macha i rozwala owoce. Pamiętajcie, że tutaj były kontrolowane warunki oczywiście. Możecie sobie zrobić czymś takim krzywdę, więc nie powtarzajcie takich rzeczy w domu. Dziękuję bardzo za odcinek. No trzymajcie się. Dobra, bonusowy klip. Murcik powiedział, że z***osz. Dosłownie powiedziała, ej, skoro to już, skoro ten kosz już nie jest zdatny, to weź mnie tak przy. O! Tu wydaje mi się, że tu jest mocno, wiesz, że uderzyłem w to, to się nie przecięło, a tutaj to siła. Ale to ładnie tnie. Widać, że jest twardy. Czyli twardszy plastik już łapie opór, nie? Więc pewnie musiała być troszkę ostrzejsza, żeby szła jak masło przez niego. Koniec. Zabiłem przeciwnika. Koniec odcinka.